Powiem wam, że co Lubelszczyzna, to Lubelszczyzna. Jestem po raz pierwszy w Janowie Lubelskim. Fajne zacisze. Hotel Duo Spa. Mega mi się tu podoba, ponieważ jest to tak pośrodku lasu, pośrodku niczego. Aż żal, że przyjechaliśmy tutaj z integracją firmy. Pierwszy raz jestem w tych rejonach i jadąc tutaj, przejeżdżaliśmy przez takie małe wioseczki na Lubelszczyźnie. Jak się w nich zakochałem, powiem wam, że gdybym miał siano, to chyba po drodze między Warszawą a Janowem Lubelskim kupiłbym z 5 działek i postawił swoją chatkę, ponieważ nie wiem, ja już chyba się starzeję, ja już chciałbym mieć piękną chateczkę przy lasku, przy jeziorku. Lubelszczyzna, smakuj życie. Po obiadku mówię, idę się przejdę wokół tutaj tego całego zalewiku. Wczorajszy dzień był trochę intensywny, ponieważ były takie integracyjne gry terenowe, paintball i innego rodzaju właśnie takie zabawy integracyjne, jakieś dochodzenie, więc trochę przegoniliśmy się tutaj po janowskich lasach, ale bardzo fajnie i powiem wam, że odkryłem tutaj mega miejsca do jakichś wszelkiego rodzaju kolonii czy takich wypadów na kilka dni, ponieważ nie tylko dla, że tak nazwę, starych ludzi, nie, którzy już pracują, którzy już przyjadą tutaj się, że tak powiem, coś napić, odmurzyć, chwilę zrelaksować, zintegrować filmowo, ale także spotkaliśmy wiele dzieciaków, które naprawdę mają sporo atrakcji. Bardzo nurtuje mnie jedna rzecz, jak widzicie, za mną jest taka wysepka na tym janowskim zalewie. Kurczę, gdyby to było lato, powiem wam, że obiecuję, że gdyby to było lato, a może jeszcze kiedyś w lato przyjadę, biorę łódeczkę, kajaczek czy cokolwiek i podpływam na tą wysepkę, ponieważ właśnie jarają mnie takie opuszczone, bezludne, może być bezludne wysepki. Przejdę dookoła i tam będzie jakiś mostek, to czar pryśnie do tej wysepki, ale to jest mój cel na kiedyś. Wiadomo, teraz nieprzyjemnie byłoby się skąpać na pewno w takiej październikowej wodzie. Wczoraj w hotelowym lobby znalazłem taką wystawkę, na której były takie małe etykietki mega miejsc do zwiedzania na Lubelszczyźnie. Też było Lubelskie Smakuj Życie, czyli pewnie jest to jakiś program prowadzony przez Lubelszczyznę. Przyznam się wam bez bicia, zachowałem się trochę jak taki Janusz, bo zrywałem każdą. Ale nie po to, że darmowe im mogę sobie zapierdzielić, tylko po to, że ja wykorzystam to w celach, chciałem powiedzieć w celach dobroczynnych, no ale w celach dobroczynnych to może ktoś sobie ewentualnie prowadzić zbiórkę charytatywną. Ja wykorzystam to w celach edukacyjno-lubelszczyźniano. Jezu, co ja pierdzielę. Nie, chcę po prostu zrobić taki cykl miejsc, które warto odwiedzić na Lubelszczyźnie. Będę brał sobie te wizytóweczki. Najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że są miejsca, o których ja nawet jeszcze nie słyszałem. Więc zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że jak wrócę w przyszłym tygodniu, siądę do tego, poselekcjonuję je i wpadnę na pomysł, jak na TikToku, Instagramie, a teraz od niedawna też na YouTubie, pokazać wam i zachęcić do odwiedzenia Lubelszczyzny. Powiem wam, kochani, piękna sprawa, bo obszedłem dookoła tutaj i to jest jednak wyspa, więc dalej ma tą magię i kiedyś na łódeczce chciałbym do niej podpłynąć, ale z tego co widzę, tam dalej jest jeszcze jedna, tylko że mniejsza. Więc powiem wam, naprawdę byłaby pięknota, tylko pewnie przez trzcinę trzeba się tutaj przepierniczyć, bo nie widzę jakiegoś lądu kawałek, ale dla chcącego nic trudnego. Patrzcie, przed chwilą wspominałem o dzieciakach, a za mną, o tutaj, tutaj idą ze dwie wycieczki szkolne, dwie takie ogromne grupy, które sobie tu zwiedzają, oddychają. To jest piękne, że właśnie nauczyciele nie zabierają dzieciaków, tylko o, Warszawa, Lublin, zwiedzamy jakieś starówki, nie starówki, tylko też pokazują dzieciakom, jak żyć na łonie natury, bo myślę, że w dzisiejszych czasach dzieciaki o tym zapominają. Ja, jak byłem w ich wieku, całe dnie spędzałem, grałem z piłkę nożną na podwórku czy na polach gdzieś, jeździłem na rowerze po wsi. One teraz tego nie mają, tylko smartfony i tak dalej, więc piękne jest to, że nauczyciele propagują to. Mam mega pretensje do siebie, że nie wziąłem jakiegoś statywu, że nie pożyczyłem od ziomka gimbala na ten wyjazd, ale jak ja zobaczyłem agendę naszego wyjazdu integracyjnego, mówię, o ja,
nie będę miał tam nawet 15 minut, żeby wyjść, przespacerować się po okolicy. I to był błąd, ponieważ dla chcącego nic trudnego. Teraz jadłem szybko obiadek jako jeden z pierwszych, raz, dwa się uwinąłem i mówię, i znalazłem godzinę wolnego, żeby ponagrywać, pospacerować i jakość tego może być troszeczkę gorsza. Mam nadzieję, że jak to, Jezu, jak to było w takim serialu kiedyś, w filmie, nie branża się liczy, tylko człowiek, więc tutaj też mam nadzieję, że będzie nie jakość się liczy, tylko człowiek, który opowie coś, pokaże wam i zachęci do odwiedzenia tego lubelskiego miejsca. Mega mi się podoba klimat właśnie takiego zalewiku janowskiego i tego hotelu Duo Spa, który nie jest jakimś mega potężnym gigantem, ale naprawdę nadaje tutaj taki niepowtarzalny, nadaje temu taki niepowtarzalny klimacik, zaciszę, fajną atmosferkę. U mnie w moim rodzinnym mieście Łukowie też został teraz zmodernizowany zalew. Wygląda mega. Powiem wam szczerze, ja kilka lat temu w życiu bym nie pomyślał, że ten nasz zalew można doprowadzić naprawdę do takiego fajnego stanu. Jest też baza taka, gdzie był kiedyś hotelik, restauracja. Mam nadzieję, że to zostanie zrenomowane. Albo mam nadzieję, że to ulegnie renowacji. Nie wiem, jak się poprawnie mówi, ale chyba tak. Więc mam nadzieję, że to ulegnie renowacji, aby turyści właśnie z całej Lubelszczyzny, może z całej, aby turyści z całej Lubelszczyzny, może nawet spoza Lubelszczyzny, przyjechali odpocząć właśnie sobie na taki weekendzik też w zaciszu, ponieważ tam też jest naprawdę fajnie, miło, spokojnie. Są atrakcje zarówno dla dzieci, są atrakcje sportowe, jakieś boiska i innego rodzaju fajne atrakcje. Więc aby tylko dać jakąś taką przeciętną bazę hotelową, nikt nie oczekuje luksusów tamtego miejsca, ale taką przeciętną bazę hotelową i myślę, że klientela się znajdzie, ponieważ wszyscy teraz nagle zauważyli, że slow life ma przyszłość. Myślę, że byłem osobą, którą najbardziej cieszył ten wybór tego miejsca na integrację naszej firmy, ponieważ proces wyglądał następująco. Część firmy mamy w Krakowie, część firmy mamy w Warszawie. Chcieli to jakoś wypośrodkować. Padło na Janów Lubelski. Jak ja to usłyszałem, mówię jest, jeszcze raz jest. A dlaczego? To jest proste. To jest lubelskie miasto, w którym jeszcze nie byłem. Jeszcze w tym miejscu nigdy w życiu nie byłem. A odwiedzę je za czyjeś pieniądze. Ale powiem wam właśnie, że widzę tą różnicę i muszę sobie zakupić tego gimbala. Jeśli oglądasz jeszcze ten odcinek i nie dostałeś oczopląsu od tego, jak mi ręka drży, jestem ci mega wdzięczny. To znaczy, jesteś moim prawdziwym widzem, prawdziwym fanem. Więc dzięki ci bardzo. Sam ciebie podziwiam, bo ja już pewnie dawno bym to pierdzielnął. Ale serio, na początek może pożyczę sobie właśnie od ziomka gimbala, zobaczę, jak to działa, jak się tym obsługiwać i tak dalej, na jakiś weekendzik, może nawet po Łukowie, czy po łukowskich lasach, ale chyba trzeba by nie zainwestować w coś takiego. No i oczywiście coś wygłuszające, jakiś mikrofonik, to mam akurat, ale też nie wziąłem, więc mam nadzieję, że rozwiniemy się wraz z kanałem. Kochani moi, nie uwierzycie, zobaczcie. Strusie chodzą na wolności tutaj w Janowie Lubelskim. Normalnie strusia spotkałem, żywy struś. Siedzi coś sobie tutaj, dłubie w skrzydełkach. No takich rzeczy to jeszcze nie widziałem. No takie rzeczy tylko na Lubelszczyźnie. Przed przyjazdem tutaj czytałem, że jeżeli ktoś by się wybierał właśnie do Janowa Lubelskiego, czy właśnie do tego hotelu Duo Spa, warto wziąć pod uwagę to, aby mieć ze sobą rower. Rower przyda się, ponieważ są tu przeróżne malownicze trasy rowerowe podobno po właśnie janowskich laskach, okolicach i tak dalej, więc jeśli ktoś lubi aktywnie spędzać weekendzik, myślę, że jak weźmie ze sobą tutaj rowerek, nie będzie zawiedzony. W samym hoteliku jest jeszcze takie ciekawe, jedno z nielicznych tutaj wyjść do wody, ale nie wiem, czy zobaczycie za mną rzędy kaczuszek sobie tam odpoczywają na słoneczku. Powiem tak, szanuję naturę, jak nie jestem u siebie, to na pewno nie będę im tego zakłócał. Niech sobie tam leżą, niech sobie odpoczywają, niech sobie te skrzydełka dziobki suszą i smażą w słońcu. Ja się obejdę smaczkiem, stąd też jest widok elegancki. Bunkrów nie ma, ale chociaż jak patrzę na te stare chatki, to można je nazwać bunkrami, więc też jest zajebiście. Słuchajcie, natrafiłem chyba na ten słynny, zakazany las z Harry'ego Pottera. Spójrzcie za mną. Kojarzycie te pająki, przed którymi Harry Potter z Ronem spierdzielali z tego zakazanego lasu?
To jest tylko dowód na to, że Harry'ego Pottera kręcili w Janowie Lubelskim. Powiem wam, że właśnie piłem sobie na basenik. Basenik jest troszeczkę postkomunistyczny, ale wszystko nadrabia się tym widokiem. Widokiem na Zalewie Janowskiej. Tutaj mamy jeszcze jacuzzi, gdzie możemy sobie hopsnąć. Jest sauna, jest łaźnia parowa. No i powiem wam tak, ten widok wynagradza wszystko, nawet że jest to troszeczkę postkomunistyczny zabytek. Powiem wam, że widoczek jest przedni, ale najbardziej zadziwia mnie to, że z całej naszej grupy, bo jest na 100 osób, chyba 3 lub 4 tylko skorzystało właśnie z tego spa. Ten widoczek do jacuzzi. No niech żałują, trudno. Ich sprawa. Powiem wam, że jestem mega zachwycony tym wyjazdem, chociaż wcześniej podchodziłem do niego bardzo sceptycznie i już nie mogę się doczekać kolejnego lubelskiego miejsca, które będzie mi dane wyeksploatować. Na pewno będę nagrywał jakieś materiały z tych miejsc, więc jak to mówią youtuberzy, zostawiajcie subskrypcje, zostawiajcie tutaj dzwoneczki, abyście byli na bieżąco. Oczywiście łapki w górę i widzimy się na kolejnym lubelskim rejonie. Strzałeczka.